Tak więc witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj, a przed wami 17 materiał z gry Earn to Die 2. Dokładnie tak, moi drodzy. Kontynuujemy naszą przygodę naszym wozem strażackim. Jesteśmy już na dobrej drodze, żeby skończyć ten level. Brakuje nam tu paru upgrade'ów, no i oczywiście dojechania do końca. No i w kolejnym odcinku czeka nas finał, czyli finalne auto. Tutaj to takie budowlane, co się chyba zwie wywrotka. No to jest chyba jedna z bardziej poprawnych nazw, jakie można mu dać. No i co? Kupujemy na sam dobry początek. Na pancerz zbieramy, na pancerz zbieramy. No i jedziemy. Mamy przed sobą kolejny poziom. Gdzie jest duży zombie, ja się pytam. Gdzie jest duży zombie? Ja tak zapamiętałem przynajmniej z filmów, że duży zombie już się pojawiał tutaj. No, proszę bardzo. No, to nie jest duży zombie, to jest jakiś... Dobra, nazwijmy go dużym zombie. Gdzie w takim razie jest giga zombie? Giga Gargantaur. Wiecie pewnie, o co chodzi. Jak graliście w Earn to Die z 2012 roku, to wiecie, o jakiego zombiaka mi chodzi. On też występuje w tej wersji. Jest tak 1,5 razy większy niż ten z flashowej wersji. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale on... Pamiętam, tutaj się chyba pojawił, już na strażakach albo gdzieś. No, jeżeli to jest on i została mu podmieniona tekstura, to trochę... wiecie, zawiodłem się. Ale widać, że są tu zmiany w zombiakach. Moja ciężarówka już tutaj pada. Może gdzieś tu po drodze go spotkamy. A może on losowo się po prostu pojawia, nie? Każdy gracz go widzi inaczej. Może on się faktycznie pojawi dopiero w finalnym etapie. Jezu, źle to zapamiętałem, albo tak faktycznie jest, wiecie? Ale lecimy przed siebie. O kurde. No i out of fuel. Ciekawe, ile kasy zarabiam za normalny. 107 tysięcy. No to jest bardzo dobry wynik. Kupujemy pancerz i mamy amazing fire truck. Amazing. Amazing. Amazing Spider-Man. Takie można powiedzieć porównanie. Kupmy sobie paliwo. I kupmy sobie upgrade'ik boosta, żebyśmy mogli dalej zajechać. Jeszcze brakuje, wiadomo, karabinu, ale to w późniejszym terminie załatwimy. Ale ładnie ten pojazd wygląda, bardzo, bardzo fajnie. A pojazd ten ulepszony, ten żółty, ten też ciekawie wygląda. Dobra, gdzie tu cash crate'y? Bo ja nie znalazłem jeszcze cash crate'a. Może po drodze gdzieś będzie. A może widziałem wcześniej, tylko go przeoczyłem. Tam na górze coś musi być, na stówę tam coś jest. Tu. Ej, serio. Będę próbował tamtą górą pojechać. Aha, czy ja w ogóle wcześniej boosta nie użyłem? W tym poprzednim poziomie? Dawaj. No nie. Dawaj, jedziesz, fire truck. Czemu w ogóle nie gasi tych pożarów? Fajnie by było, jakby chociaż animacje dodali gaszenia, które nawet nic nie wnosi, ale fajnie by było, co? O, jest cash crate. Pyk. Pyk. O kurde, o w mordę, ale urwał. Dobra, ale widać progres. Jeszcze jadę. Jeszcze jadę, kurde, masakra. Dojechałem. Do połowy. 180 tysięcy, to jest dużo. To jest dużo, kupujemy dwa razy upgrade do karabinu, no i pięknie. Mamy tutaj taki ala czug. Nie wiem, taki styl karabinu, w sensie lufy mi się strasznie kojarzy z World of Tank. Jakoś tak. Ostatnio mnie Emeryl, nie ostatnio, jakiś miesiąc temu, ponad mnie Emeryl namówił do World of Tanks. No i graliśmy sobie, ale zainstalowałem tą grę, bo mi się znudziła. Choć zastanawiam się nad powrotem, wiecie? Zastanawiam się nad powrotem, może jakiś live by się nawet pojawił. Nietypowy. Jakoś nie planowałem robić z multiplayerów live'ów. Choć to jest jedno z najlepszych rozwiązań w sumie.
Haj, straciłem boosta, to nieźle, naprawdę. Uj. Ja no musiałem się jeszcze popisać. Pyk. Dawaj. Jest, cash crate, cash crate. Już. Nieźle. Nieźle, mam cash crate'a i pewnie 183 tysiące. Kupmy sobie to, kupmy sobie to. Jedziemy, mamy maksymalny karabin już. Ach, te kartony. A górą miałem spróbować pojechać, tak? Zapomniałem. O kurde, prawie. Ale tam w ogóle bym się nigdzie nie dostał nawet. Ale widać, że tam coś jest. Słuchajcie, tędy spróbujemy tu. No tam się chyba nie da dostać. Musiałbym górą cały czas jeździć, ale czy tam się w ogóle da dostać? Sprawdzimy to na początku poziomu. Patrzcie, gdzie jestem. Jestem na wyżynie niebios. A tam w ogóle dalej się da jeździć. Co jest? Gdzie te cash crate'y są? Gdzie się ukryłyście? Ła. Ciekawie jestem, co jestem na dole. Jezu, teraz dopiero się karabin skończył, nie wierzę. To nieźle. I zaraz mi silnik znowu odpadnie. Chyba muszę z niego wykorzystać. Wszystko. Ziup. Moment, no i straciłem boosta, ale jedziemy dalej. Jedziemy dalej, bo ten pojazd ma szansę jechać dalej. Jakieś trójkąty tu są, kurde. Kolejny cash crate. Jen. Ale będę bogaty. Fajne są te duże zębiaki. Mam nadzieję, że po prostu... O kurde, patrzcie, co się dzieje. Nie wierzę. Patrzcie, co się dzieje. To niezła straż pożarna. Jakby burmistrz sztanu zobaczył taką straż pożarną, to kurde, boję się, jakby zostali ukarani. Prowadzący. Dobra, kupmy sobie. Nie za bardzo mnie stać. Nie za bardzo mnie stać, ale zbieramy na paliwo. Zbieramy na paliwo, bo paliwo jest drogie. I to nawet, o Jezus, jeszcze raz restart. I to nawet ma, wiecie, dużo wspólnego z rzeczywistością. Niestety. I co? Dostałem się na górę? Nie, tam się da jakoś dostać. Wiecie, to jest jak chyba z poprzednimi poziomami, że można było się dostać, wiecie, niespodziewanie. O, widzieliście? Ba. Ja pierdzielę, nie, ja muszę to przetestować, kocham. Zip. Nie. Tam na górę da się dostać. To nie? Da się tam dostać. Nie powiesz mi, gro, że nie. Jest. Dobra, udało mi się. Ale czy tam u góry się da dostać? No patrzcie, że tam są drogi, nie? Ale są poblokowane. Nie wiem, czy tam się da dostać w sumie. O, dostałem się tu. No ale tam się już nie dostanę, czyli to jest jakieś dziwne. Karabin mi już odpadł, superowo. Zombie rozpiłowany w ogóle, nieźle. Dawaj, jedź. Mam trzy już cash crate, czyli co, pewnie dwa będą pod koniec, w ogóle tu żadnego nie znajdę. To jest pewnie po to, żebym próbował się tam dostać, ale się nie dostanę, bo się nie da. Bo taka jest ta gra, nie? Ui, fuck. Fuck, shit. Dobra. Idziemy przed siebie. A nie mam busa, no tak, to może mi odpaść ten bus. Możesz sobie iść, stary. Może tu będzie cash crate, co?
Ale prosta droga, fajna. Pewnie tam jakiegoś już ominąłem, co? Dawaj. Dojechałem dalej. Jest progres. O, jest! Jest nasz duży zombie, czyli on się tu pojawia. Wiedziałem. I był większy. Tamten zero tutaj chyba był mniejszy, tak mi się wydaje. Tamten zero tutaj chyba był mniejszy. Raz. Dwa. No i dalej nie kupuję, mamy paliwo, lecimy dalej. Kurde, wiedziałem, że ten zombie tu będzie. Nie no, to są... Ja lubię po prostu jak, wiecie, jak się ma długą grę i wiecie, dużo przeciwników, nie? I z każdym poziomem lubię, jak w grach rośnie ta ewolucja przeciwników, że z każdym poziomem jest albo coś, wiecie. No, jeśli ta gra by miała, nie wiem, pasek życia, no to wiadomo, byśmy spotykali coś, co zadaje więcej obrażeń. Ale tutaj, no nie ma za bardzo przeszkód w postaci tego, żebyśmy mogli zginąć, no. Jedyne co, to tutaj tak naprawdę musimy uważać sami o siebie, no bo mamy ten pancerz, musimy tak jeździć po tych drogach, aby przede wszystkim nie spadł nam ten pancerz i żeby się silnik nie zniszczył. No bo tu jest tak naprawdę, możemy zginąć przez silnik, a silnik nie zostanie zniszczony, dopóki pancerz z auta nie spadnie. A zombiaki są tylko po to, żeby nas spowolnić. One nic nam nie zrobią. Mogą się tylko do nas przykleić i spowolnić jazdę. Więc nie spotkamy gorszego zombiaka. Więc dlatego właśnie lubię w tych grach, gdzie tak naprawdę nie możemy zostać zabici. Lubię właśnie, jak jest, wiecie, długa gra, jest dużo przeciwników i rośnie ta ewolucja. No i nie spotkamy czegoś, co zadaje więcej obrażeń, tylko no co najwyżej spotkamy coś, co jest większe. Coś, co jest większe. A na pewno bym bardzo chciał zobaczyć, jakby wyglądało właśnie Air Today, gdzie byłoby coś większego niż ten zombie, bo tutaj to jest akurat największy przeciwnik w tej grze. Zaraz go zobaczymy sobie z bliska. Zaraz go ujrzymy z bliska. Tutaj byliśmy, nie? I tu jest ten tunel. Tak, tu jest... O, właśnie, jest ten duży zombie, nie? I to jest akurat największy gabaryt, ale ciekawie by było, jakby, wiecie, on był również, jakby był jeszcze jakiś większy, powiedzmy. A może twórcy R tutaj pokryją, by taki oddali, co? Wiem na pewno, że tych dużych zombie w kolejnym poziomie się sypie chyba na każdym kroku, co chwilę jakiś jest. Dobra, mamy to. Kupmy sobie od razu. No, wymaksujmy wszystko w boosta, bo i tak później będziemy mieli boosta kupować, a na sam koniec sobie zostawimy upgrade tych kółek, żeby, wiecie, z każdym upgrade'em będzie lepiej, szybciej i dalej. Aż mnie swędzi nos, kurde. Ty, on dubie w nosie. Róbcie screena. Tak, wiecie, tak skracając polski internet i to, że ludzie jak się kłócą ze sobą, to robią sobie nawzajem zdjęcia, albo się nimi szantażować, albo, wiecie, nie ma czegoś takiego jak na przykład, że ludzie, żeby się rozstać kontakt z drugą osobą, powiedzmy, znaczy no wiadomo, jeżeli są kłótnie, gdzie jedna osoba druga robi na sobie na złość i są zemsty, to no to jest akurat częste, ale jeżeli jest właśnie jakaś, wiecie, normalna taka kłótnia, to spoko. Choć wiecie, w internecie to różnie bywa. Ja najbardziej mi się kojarzę właśnie z tym wszystkim, tak jak teraz powiedziałem, nie, że ludzie sobie robią, przynajmniej ja tak miałem w większości sytuacji z punktu widzenia innych kłótni, innych osób, że ludzie zawsze podczas kłótni po prostu, no zawsze się kończyło tak samo, nie? Jeden groził temu, na przykład drugiemu, że opublikuje jego zdjęcia, no i publikował, no i sobie przerabiał te zdjęcia. U mnie na przykład, jak miałem do czynienia ze złymi osobami, wchodzili na moje filmy, albo nie wiem, mieli trudności, chcieli po prostu znaleźć moje zdjęcia, bo na przykład się nie pokazywałem na kamerce, powiedzmy na Discordzie, no i chcieli znaleźć moje zdjęcia, żeby, wiecie, mnie tam upokorzyć. Chuj z tym, że ja mam jakieś 500 filmów na kanale, gdzie w 90% filmów jest kamera, i mogą sobie na spokojnie ujrzeć momenty, nawet gdzie nie mam zębów, bo ja aktualnie jestem bez zębów. I no nawet jak krzyczę, to widać, że zębów nie mam, więc mogą sobie znaleźć naprawdę, o, znowu jestem jednokołowcem, mogą sobie znaleźć przeróżne naprawdę momenty,
mnie po prostu rozwala ten polski internet pod tym względem, że ludzie zamiast odpuścić, to by się szantażowali tylko publikowaniem zdjęć, nie wiem. Możecie napisać, co wy o tym myślicie. Jak są wasze sytuacje z tym związane, jak z waszego punktu widzenia to wygląda. Nie mówię, żebyście opisywali swoje życiorysy, tylko możecie opinię wystawić przynajmniej. Waszą. Dobra. Przy następnym ranie już powinno mnie stać na te dwa paliwa, na te dwa boostery. Choć może uda mi się nawet to ukończyć, ale no kółka, potrzebuję kupić tam wagę chyba z dwa albo trzy razy. Więc trochę tych ranów jeszcze będzie, ale tak jak mówiłem, gra powinna się skończyć w okolicach dnia 280 chyba, 290, coś w tym stylu. Więc zobaczymy. Ale jest na razie progres, zbliżamy się naprawdę już do końca gry. I będzie fajnie. Aero tutaj odhaczone. No ale nie do końca, bo jeszcze mam misję, to nie? Jestem ciekawy tych misji. Dobrze, że nagrywam to na zapas i nikt na szczęście mi tego nie zaspoileruje specjalnie. Bo te odcinki późno wlecą, ja sobie będę mógł sam się dowiedzieć. Nawet nie patrzę na YouTube, jak te misje wyglądają. Chcę po prostu, jak mam się rozczarować, to chcę to zobaczyć na własne oczy. Nigdy nie widziałem tego trybu misji. Może kiedyś 4 lata temu na komórce, ale kompletnie nie pamiętam, co tam było. W ogóle nic, nawet skrawka. Żadnego menu czy coś, jeśli w ogóle jest. I jak to by miało wyglądać, więc będzie to dla mnie ciekawe. Aha, tam się nie dostanę. Super! Nie mam karabinu, ale mi się skończył w sumie, więc ciul. Ui! Może uda mi się dojechać. Krzywi mi się silnik strasznie, znaczy booster, przepraszam. Ha! Nie ma mnie tam. Jest i duży zombie. Ach! Mordę. Nie, no na pewno lepszego pancerza mi nowe koła dodadzą. Logika tej gry. A te koła się niczym nie różnią już w ogóle praktycznie. Jak nic mi się ten silnik niszczy. Mam 5 cash crate'ów, więc może uda mi się więcej upgrade'ów kupić. Choć wiecie, tak o dupę rozwić trochę. Te upgrade'y już. Ale serio, może uda mi się tam dojechać już. Kończyć chociaż ten poziom. Ale gra mnie specjalnie pewnie spowolni zaraz, nie? Ty, jestem. Mama, jestem, udało się. Bez upgrade'u. I tak te opony by mi nic nie dały, nie? Wygląd, ten sam. Ukończ 9 level, odblokowano się nici na Steamie. Mamy przed sobą ostatnie auto. Wreszcie się nim przejadę. I nagrywam dzisiaj ostatnie dwa odcinki. Jestem pełen energii. Jak to typek powiedział, energia mi zawsze dopisuje. Czytając komentarz od odcinka 9. Bo taki dzisiaj wleciał w momencie, kiedy nagrywam. Dziękuję wam za oglądanie. No i co, widzimy się w ostatnich. W sumie, no nie ostatnich, wiadomo. Będą misje, więc będą jeszcze dodatkowe odcinki. Ale kampania. Ostatnie dwa odcinki przed nami.